Radio Kampus. Słuchacie Efektu Sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Na hasło Monte Carlo widzimy zapewne kasyno, widzimy wspaniałą plażę albo jachty w wielkim, bardzo bogatym porcie, a tymczasem kategoria Monte Carlo ma swoją ważną rolę w historii polskiej matematyki, polskiej nauki i polskich symulacji komputerowych. I właśnie o tym, czym jest metoda Monte Carlo i jak to się ma do polskiej matematyki i do szkoły lwowskiej również, porozmawiam z naszymi znakomitymi gośćmi, a są nimi dzisiaj dr Monika Paluch-Ferszt, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów. Cześć Monika. Cześć Justyno, witam wszystkich. Oraz doktor inżynier Tomasz Krawczyk, znany już Państwu reprezentant DELabu, jak również Enterprise Europe Network. Cześć Tomku. Cześć Justyno, witam wszystkich. Mówię Monte Carlo, widzę słońce, plaże, jachty. Wy widzicie chyba coś innego. Czym jest Monte Carlo w waszym ścisłym świecie i na czym ta cała zabawa polega? Zacznijmy właśnie od tej nazwy, o której wspomniałaś Justyno, tak, Monte Carlo, tutaj jest dosyć istotna, tak, z punktu widzenia tego, co będziemy sobie rozmawiali, skąd ona się wzięła. Monte Carlo jest taką stolicą, można powiedzieć, hazardu, przynajmniej w Europie. Cały świat to byśmy musieli jeszcze pewno gdzieś tam do Stanów zajrzeć, tak, do kasyn, ale w Europie na pewno Monte Carlo, księstwo Monako, skupisko właśnie kasyn, a przede wszystkim, jeżeli mówimy o grach hazardowych, już w kasynach, to mówimy o procesach losowych. Te procesy losowe okazuje się, że bardzo, bardzo się przyczyniły do pewnego rodzaju programach, tak, i projektach w połowie XX wieku. Konkretnie mam tutaj na myśli projekt Manhattan, ale także prowadzono jeszcze później pracę nad bombą termojądrową. I tu zaczyna się historia rzeczywiście też i polska, tak? Polski niuans, tak? Matematyka, który tak naprawdę przyczynił się do opracowania tej metody, a konkretnie ten matematyk nazywa się Stanisław Ulam, który pochodził właśnie z Lwowa, konkretnie z Politechniki Lwowskiej, tak zwana, w ogóle tam, stamtąd pochodzi słynna szkoła matematyczna lwowska, przedwojenna. Skupiała ona rzeczywiście bardzo wybitne umysły matematyków w tamtym czasie. To takie nazwiska jak Kuratowski, czy Stefan Banach, Steinhaus, i właśnie Ulam. Ulam w tamtym czasie, można powiedzieć, w tym okresie międzywojennym on studiował najpierw na Politechnice Lwowskiej i wcale nie było pewne, że zostanie matematykiem. Duże szanse było na to, że w ogóle pójdzie w kierunku prawa, ze względu na to, że jego ojciec był prawnikiem, aczkolwiek nie przejawiał zbytnio talentów, a za to duże talenty, jeżeli chodzi o nauki ścisłe. Jak zwykle się mówi o wybitnych badaczach, był zdolny, ale leniwy, co ma nas podtrzymać na duchu, że i na nas przyjdzie pora być może. Oczywiście, tak. W gruncie rzeczy ta opowieść się tak zaczyna, że on fascynował się rzeczywiście matematyką. Co prawda rodzina nie była zachwycona, żeby się nią zajmował, bardziej wolała, żeby może studiował na tej Politechnice mechanikę, tudzież ewentualnie tutaj też modna była elektryczność. To tak jak dzisiaj chyba informatyka, w tamtych czasach to w ogóle inżynieria elektryczności była dosyć takim zaawansowanym też zagadnieniem od strony inżynieryjnej. Nie dostał się niestety na te kierunki, więc poszedł na taki ogólny i na tym ogólnym zaczął rozwijać rzeczywiście te swoje prace matematyczne. Już gdzieś tam po drugim roku musiał podejmować decyzję, w czym się ukierunkować. Jego nauczyciele, matematycy, wykładowcy szybko złapali, że dobry jest w tej matematyce. Dali mu jedno takie trudniejsze zagadnienie do rozwiązania, z którym sobie poradził. To poczekaj, wejdę ci w słowo, bo może przytoczmy taką wizualizację, jak takie rozwikłanie trudnych zagadnień w szkole lwowskiej wyglądało. Otóż panowie, bo tylko panowie, siadywali w tak zwanej kawiarni szkockiej na kilkunastogodzinnych posiadach, a swoje wyliczenia zapisywali na blatach stolików, tak? Tak. Trochę się kłopot zrobił, kiedy jedna z pań sprzątających później te blaty wyczyściła, zanim ktoś je przepisał, i tak powstała Księga Szkocka, zdaje się. Tak. Tu trzeba przyznać, że oni przesiadywali. Najpierw to była kawiarnia chyba Roma, a później nastąpiła zmiana. To był chyba bar połączony ze sklepem mięsnym. Taka była historia tego miejsca. Mówili panowie, że to było wszystko, co było im do szczęścia potrzebne wtedy. Ale ta kawiarnia szkocka oferowała trochę więcej szczęścia. Szersze asorty. Dobrze, ostatnie pytanie na temat szkoły lwowskiej. Tak zwane polskie śniadanie, którym posilali się badacze ze szkoły lwowskiej, składało się z... Oj, nie odpowiem, przyznaję się. Monika? Również nie wiem. myślę, że słuchacze pełnoletni, zresztą możemy powiedzieć, kieliszek wódki, danie barowe z szerokiego asortymentu, kilku dań do wyboru, kanapka i małe piwo. I ten zestaw pozwalał wybitnym matematykom rozwijać teorię. Między innymi Stanisławowi Ulamowi i pozostałym wymienionym. Nie, no czasami tam posiedzenia trwały po 17 godzin. Oczywiście były bardzo poświęcone rozwiązywaniu problemów matematycznych. Ja jeszcze nawiążę do tej Księgi Szkockiej, która właśnie powstała, taki był tytuł, no bo te problemy były rozwiązywane w szkockiej przy szkockiej. Tu może taki apel ogólnie rzecz biorąc, bo Księga Szkocka nigdy nie została przetłumaczona na język polski. Tylko została wydana w języku angielskim. Po tylu latach to chyba by było dobrze w końcu przetłumaczyć tą księgę. To też możemy powiedzieć, co było z jej specyfiką. Nie wiem, czy dobrze wyczytałam, to poprawcie mnie. Cała magia polegała na tym, że na jednej stronie był wypisany problem matematyczny, a na drugich pozostawionych pustych można było uzupełniać swoje rozwiązanie, czyli to była praca kolaboratywna. Tak. I następni badacze mogli uzupełniać i rozszerzać dotychczasowe rozwiązania, co też jest jakimś pomysłem, chyba apel na przyszłość, żeby może tak produkować też podręczniki. Nie? No to jest dosyć ciekawe, zresztą po II wojnie światowej już w 1946 roku na Uniwersytecie w Wrocławiu powstała nowa Księga Szkocka, to tak w sumie mało o tym się mówi, ale warto o tym jakby wspomnieć. Co ciekawe, już po wojnie jeden z matematyków, z tego co pamiętam, rozwiązał jeden z jakichś tam właśnie z problemów z tej Księgi Szkockiej. Tam jedną z nagród to była wtedy chyba gęś i to żywo. Więc no to były trochę inne nagrody, ale to tu chodzi oczywiście o to, że trzeba rozwiązać problem, poradzić sobie z tym problemem. To postawiamy kropkę w tej historii i poczekajcie, bo warto też chyba powiedzieć, że Stanisław Ulam, poza tym, że był wybitnym matematykiem, jest też uznawany za protoplastę sztucznej inteligencji, tych rozwojów z zakresu machine learning i tego właśnie zautomatyzowanego liczenia, bo ta cała opowieść, od której wychodzimy, ma dotyczyć metody Monte Carlo, czyli metody symulacji. Monika, czym są symulacje i po co nam coś symulować? Tam jest pewien rachunek prawdopodobieństwa w to wzięty pod uwagę, jakieś tam działania na prawdopodobieństwie, na krzywej Gaussa. Po co używamy symulacji? Po co wy w fizyce używacie symulacji? W fizyce używamy symulacji do rozwiązywania bardzo trudnych problemów fizycznych, które tak w normalny sposób zajmowałyby ich rozwiązanie bardzo dużo czasu. I teraz, żeby tak zwizualizować sobie, na czym w ogóle polega Monte Carlo, to możemy sobie wyobrazić, że chcemy rozwiązać jakiś trudny problem i zamiast go rozwiązywać, robimy po prostu z niego taką grę. Może ja szybko powiem, bo rzeczywiście Stanisław Ulam był twórcą tej metody, tak? Więc jak on do niej doszedł? To był 1946 rok, on rzeczywiście był w Stanach Zjednoczonych, pracował już wcześniej w projekcie Manhattan. Po ukończeniu tego projektu pracował na uniwersytecie. No niestety zachorował, miał wirusowe zapalenie mózgu, operacja i później oczywiście no, musiał dojść do zdrowia i podczas jakby dojścia do tego zdrowia on rozkładał sobie pasjanse. I nagle dostrzegł, że on rzeczywiście był dobry, jeżeli chodzi o postrzeganie różnego rodzaju problemu. Dostrzegł taką kwestię przy rozkładaniu tego pasjansu, że no zaraz, tak, zamiast dojść do właściwych wyników w sposób jakiś kombinatoryczny, mogę poprzez jakby namnażanie jakby dużą ilość tych pasjansów dojść rzeczywiście do jakichś statystyk związanych, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo powodzenia takich pasjansów, które prowadzą do właściwego wyniku. On to szybko rzeczywiście zaimplementował do zagadnień związanych także w fizyce, w szczególności jeżeli chodzi o kwestie z fizyką jądrową. Spojrzał na to w taki sposób, że no, poprzez takie możliwości wybierania zdarzenia określającego los neutronu na każdym etapie procesu przy użyciu liczb losowych. Te liczby losowe jakby tutaj są istotnym tym rzeczywiście aspektem i to się sprowadza w pewien sposób do generowania rzeczywiście tych liczb losowych przy określonych jakichś zdarzeniach w ramach określonych zjawisk, procesów w celu uzyskania określonego rzeczywiście ciągu, no a później tak naprawdę to już można powiedzieć, że sprowadza się to gdzieś do sporządzenia jakichś statystyk opisowych i wyciągania wniosków na ich podstawie, na przykład wtedy, kiedy już zrobimy rozkład z tej symulacji, no i jakiś histogram. Czyli mamy jakiś algorytm obliczeniowy, który nam określa prawdopodobieństwo zaistnienia pewnej sytuacji. A dlaczego nie możemy na przykład sprawdzić, czy ona się wydarzy, czy nie, tak po prostu na żywioł, mówiąc bardzo bezpośrednio. Po co to liczyć na kartce? No chyba Ulam powiedział, poczekaj, zacytuję, wciąż jest dla mnie źródłem nieustającego zdziwienia, że kilka znaków nagryzmolonych na tablicy lub na kartce papieru może zmienić bieg ludzkich spraw. Dlaczego nie możemy dać biegowi pobiec do przodu i później to zobaczyć, jak wyszło? Jasne, to znaczy tu musimy spojrzeć w ogóle na metodę Monte Carlo i symulację Monte Carlo, tak, bo tutaj jeszcze czasami się toczy dyskusja, że mówimy o metodzie i symulacji, ale tak naprawdę gdzieś tam obecnie to się zaciera. Chodzi oczywiście o pewnego rodzaju generowanie tych liczb losowych. W tej chwili używamy komputerów. One są tak naprawdę pseudolosowe ze względu, że korzysta się gdzieś tam z określonych równań liniowych, zresztą różnego rodzaju. Ale okej, de facto mamy, tak jak można powiedzieć pierwotnie w metodzie Monte Carlo, pewne rzeczywiście możliwość generatora losowego zastosowania. Pierwotnie takim generatorem, o którym się gdzieś tam mówiło, to były kości do gry, albo ruletka. Właśnie stąd te nawiązanie chociażby do Monte Carlo. Chociaż wiemy, że tam jest też zero, które jest nielosowe i zwiększa szansę kasyna. Była dyskusja o tym w kuluarach. W kuluarach jak najbardziej, ale może być też, jeżeli mówimy o fizyce, no jakieś źródło tam powiedzmy promieniowania, które może być niezbyt efektywne z punktu widzenia właśnie tworzenia jakichś rzeczywiście tych próbek w dużych ilościach, nie wiem, tam 1000, 100 000. Okej. Jakkolwiek proces, czy w ogóle zagadnienie, które możemy rozpatrywać przy pomocy tego generatora, tak, liczb losowych, on może być deterministyczny, aczkolwiek możemy wybrać określoną jakąś zmienną z tego układu, tak, deterministycznego, która może się zachowywać w tym momencie w sposób taki właśnie losowy. I wykorzystamy te generatory liczb losowych, plus do tego tak naprawdę określony rozkład prawdopodobieństwa, który będzie charakteryzował określone tam powiedzmy zjawiska, no i możemy rzeczywiście wygenerować określoną jakąś taką tutaj symulację na podstawie tego ciąg liczbowy w postaci jakichś losowych rzeczywiście zdarzeń, tak? No i stąd później dalej ta statystyka opisowa. Oczywiście możemy określić wartość średnia zawarta w danym przedziale, tam 95%, ale mamy też powiedzmy, jeżeli to jest rozkład normalny, ten lewy, prawy ogon, jak to się czasami tak mówi już potocznie, możemy wyliczać oczywiście prawdopodobieństwa, czy na przykład jakie jest prawdopodobieństwo tego, że będzie jakaś wartość większa od określonej, która się... Bardzo to wszystko złożone. Tak, i mam takie pytanie, wiesz, żółto-dzioba. Znaczy wiecie oboje, co z tego wszystkiego wynika dla człowieka, Monika? Bo mamy dużo bardzo liczb, ciągi liczb. Tomasz wymieniał, jakie są jeszcze rozmaite zastosowania takich symulacji. Po co nam jest to wszystko właściwie? No poza tym, że matematycy i fizycy tacy jak wy bardzo lubią liczyć na kartce i Stanisław Ulam podkreślał, że to jest fascynujące, to taki człowiek spoza uniwersytetu czy akademii, co ma z takiej metody Monte Carlo? Ja mogę na przykład powiedzieć o swoim zastosowaniu w radiobiologii. Robiłam swego czasu parę ładnych lat temu pracę magisterską właśnie z zastosowania Monte Carlo w radioterapii. I na przykład dzięki temu mogłam zasymulować sobie akcelerator liniowy. To jest takie urządzenie, które napromienia pacjenta w radioterapii. Mogłam zasymulować fantom humanoidalny, który bardzo przypominał człowieka i po prostu go napromieniać. Tego by nie dało się zrobić w taki prosty sposób w szpitalu. Bo musielibyśmy mieć pacjenta, który się poświęci i da się bodźcować promieniowaniem i albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. Dokładnie, dla jakichś eksperymentów. Oczywiście, że tak. Okej, czyli jednym z zastosowań tego jest jakby unikanie bezpośrednich eksperymentów, które byłyby na żywym człowieku. I bardzo też trudne do zrobienia. A jak to się praktycznie przeprowadza? Bo powiedziałaś o tym humanoidalnym fantomie. To jest tak, że jego trzeba wytworzyć, wybaczcie być może laickie pytania, ale jego trzeba wytworzyć z jakiegoś materiału, drukarki 3D, postawić, a następnie promieniować w niego jakimiś wiązkami? Czy jest to pewna sekwencja, nie wiem, punktów, binarnych układów? Jak się symuluje żywego człowieka? Właśnie, może jeszcze wróćmy do tego, jak zrobić w ogóle dobrą symulację. Bo to, że ktoś zrobi symulację, to jeszcze nie znaczy, że będzie odpowiadała rzeczywistości. Jest taki ciąg wydarzeń, tak, który należy spełnić, aby symulacja była dobra. I po pierwsze, należy sformułować w ogóle, jaki mamy problem. Ja na przykład w swojej pracy miałam taki problem, że teraz takie akceleratory już nie są używane, bo energia fotonów, czyli tych cząstek, które napromieniają pacjenta, dochodzi tylko do 15 megaelektronowoltów, czyli milionów elektronowoltów. A kiedyś jeszcze takie akceleratory miały energię powyżej 20 MeV. ta energia była fajna, bo jakby ta wiązka wchodziła bardziej w głąb pacjenta, ale zauważono, że przy okazji jest zanieczyszczana. Na przykład promieniowaniem neutronowym, które wnosi dodatkową jakby dawkę do całości i no, wiadomo, nie jest dobrym rozwiązaniem. No i zaczęto powoli wycofywać te akceleratory, no ale wiadomo, żeby coś wycofać, trzeba mieć na to dowód, więc wiadomo, eksperymenty nie da się za bardzo na żywym człowieku, tak jak mówiliśmy wcześniej, zrobić, więc owszem, są fantomy humanoidalne, które może zakupić szpital, ale to są bardzo drogie rzeczy. I to jest wtedy taki obiekt 3D, realny przedmiot. Tak, to taka jakby lalka, tylko oczywiście z takiego materiału, który przypomina wodę, no bo wiadomo, człowiek się głównie z wody składa. I tam w te narządy, ja na przykład znów w swojej pracy doktorskiej wkładałam takie detektory termoluminescencyjne. One przypominają po prostu taką pastelkę, taką aspirynę, powiedzmy, tak? To są takie malutkie, one absorbują promieniowanie i później pod wpływem jakby wygrzewania w piecyku można określić, jaką dawkę tego promieniowania przyjęły. Tak, dokładnie. Więc można takie coś zrobić, no ale wiadomo, mamy jeden fantom, który powiedzmy odzwierciedla dla dorosłego mężczyzny, ale co na przykład z dzieckiem? Trzeba kupić kolejny fantom, tak? To jest bardzo, bardzo wszystko drogie i skomplikowane, więc trzeba zrobić symulację, tak żeby się dowiedzieć, jeszcze wracając do poprzednich rzeczy, jaką dawkę neutrony wnoszą tak do naszego pacjenta. Później trzeba dobrać odpowiednio oprogramowanie. I takim oprogramowaniem, które najbardziej się nadaje do takich symulacji fizycznych, jest program GEANT4. To jest program, który był pierwotnie opracowywany przez ludzi z CERN-u do właśnie wszystkich doświadczeń, które zachodzą w wysokich energiach. Ale jako, że świetnie to się do tego nadawał, pozostali naukowcy też stwierdzili, że no, rozszerzmy jego zastosowanie też do innych rzeczy. I właśnie między innymi został do radioterapii czy obrazowania medycznego. No więc wybrałam właśnie to oprogramowanie. Następnie musiałam zbudować świat. Co to znaczy świat? Czyli skoro chcę zobaczyć, jaką pacjent ma dawkę, no to muszę zrobić bunkier. Tak, czyli to jest pomieszczenie, w którym napromienia się pacjenta. Następnie akcelerator medyczny razem z całym najważniejszym, że tak powiem, osprzętem do niego, czyli taką głowicą akceleratora. To jest taka część, z którego wychodzi promieniowanie, więc to te wszystkie elementy, które są w środku, też oczywiście jakieś filtry, magnesy i tak dalej, to też wszystko było odwzorowane. Oczywiście stół terapeutyczny, na którym leży właśnie pacjent, czyli fantom humanoidalny, razem ze skórą, kośćmi i 9 najważniejszymi narządami, które jednocześnie też były detektorami. Czyli mogłam wiedzieć na przykład w oczach, jaka jest dawka w mózgu, w sercu, wątrobie i tak dalej. Czyli zbudowałam świat. Teraz w tym programie GEANT4 to po prostu się pisze w kodzie C++. No ale piszemy, ale jak to teraz wizualizować? GEANT4 niestety nie daje takiej możliwości wizualizacji, więc trzeba po prostu skorzystać z jakiegoś dodatkowego oprogramowania, które jakby ten nasz kod zamienia na symulację. No i dzięki temu na przykład się dowiedziałam, że umieściłam pacjenta gdzieś w powietrzu, a nie na stole terapeutycznym, co też by... Ale pacjenta, tego fantomu tak, na tym stole nie było. Tak, w sensie ty go tylko modelowałaś w tym C++? Tak, oczywiście, tak. Tylko okay. W moim później modelu wizualizacyjnym zauważyłam, lewitował nam pacjent. Tak, że lewitował, dokładnie. Albo na przykład, nie wiem, płuco było nie z tej strony, znaczy nie w tej części, co powinno być, więc wizualizacja czyli przy symulacji potrzebna jest bardzo, też wiedza bardzo, medyczna, tak. Rozumiem bardzo. Tak, oczywiście. Silnie zagłębiona. Z jakich na przykład pierwiastków składa się dany narząd. To wszystko musiało być, to właśnie bardzo dobrze odwzorowane, więc wertowałam, przyznaję się, po wielu książkach medycznych właśnie jak to wygląda. Następnie właśnie trzeba przeprowadzić symulację. I teraz należy pamiętać, że każda symulacja Monte Carlo ma swój początek i koniec. Ja na przykład ustaliłam, że początkiem mojej symulacji jest wyjście z akceleratora medycznego pierwszej cząstki fotonowej, a zakończeniem było, kiedy milionowa, bo stwierdziłam, że 1 000 000 cząstek ma wylecieć, kiedy 1 000 000 właśnie dotarła do detektora, któregoś z detektorów właśnie w pacjencie. I to jest właśnie początek i koniec tej symulacji. I teraz co? My możemy tylko z pewnym prawdopodobieństwem dowiedzieć się, gdzie te cząstki docierają. żeby zwiększyć to prawdopodobieństwo... Trzeba dać więcej cząstek i więcej punktów oznaczyć. I więcej symulacji. Ogólnie więcej jakby tych procesów symulacyjnych przeprowadzić i dlatego niezbędne są właśnie komputery. W ogóle jak tylko Ulam zaczął pracować nad metodą Monte Carlo, to najpierw były podstawy teoretyczne tego. W 1949 roku właśnie ze swoim współpracownikiem Nicolasem Metropolisem taką publikację, opublikowali po prostu po raz pierwszy The Monte Carlo Method, taką publikację, ale tam były tylko założenia właśnie teoretyczne, ponieważ wtedy jeszcze nie było komputerów, które właśnie bardzo pomogły. No właśnie, jak to w czasach końcówka lat 40. czy 50. No przecież Ulam tych 100 milionów cząsteczek chyba nie ostrzeliwał na kartkę, nie oznaczał szansy na to, że trafiły czy nie trafiły. Jak oni to liczyli w czasach, kiedy wymyślili te teoretyczne podstawy? Okej, to możemy się cofnąć w ogóle, może troszeczkę w ogóle historycznie, czy też wcześniej tak naprawdę w historii już padł może na podobny pomysł związany z symulacją Monte Carlo. Były pewnego rodzaju takie przebłyski, tak? Georges Louis Leclerc de Buffon w 1768 roku. XVIII wiek. Dokładnie. No taki eksperyment wyznaczania wartości przy użyciu próbkowania losowego do obliczenia całki. I on wtedy przez rzucanie igłą, tak? Na poziomą płaszczyznę pokrytą równoległymi liniami. Z jaką szansą trafi igłą w poziomą linię? Tak, więc tam sobie mniej więcej tak rzucał. Miał bardzo dużo czasu ten Buffon w tym XVIII wieku. Poczekajmy, nie bo było minęło... komputerów wtedy, nie było komputerów, tak... nie było social mediów, wszystko jasne. Minęło troszkę ponad 100 lat, rok 1886, markiz Pierre Simon Laplace, bardziej też już taki znany może matematyk. No, tą samą metodę stosuje, tylko że do wyznaczenia wartości pi, tak? Lord Kelvin w 1901 użycie próbkowania losowego i to jest już troszkę inne zagadnienie. Metoda wyciągania ponumerowanych kartek papieru z urny do obliczenia całek w kinetycznej teorii gazów. I tu już powoli właśnie... Ale to już jest kombinatoryka przecież. To na maturze czy w liceum się uczymy prawdopodobieństwa, że kulka będzie czarna w całym, prawda, pudełku białych i czarnych kulek. Ale zastosował generator w postaci urny. W postaci urny. Więc już blisko, tak, jesteśmy. Okej, ale rzeczywiście mamy oczywiście opracowanie ten pomysł pojawia się, jeżeli chodzi o Ulama. Tak dokładnie to on współpracuje wtedy z Johnem von Neumannem. Bardzo słynnym i znanym matematykiem, który przyczynił się rzeczywiście do opracowania architektury dla pierwszych komputerów. To jest zresztą jego dobry kolega, który pomógł mu podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych i wspólnie pracowali później w projekcie Manhattan. Jak tylko dowiedział się rzeczywiście von Neumann od Ulama, że jest taka metoda, najpierw był trochę sceptyczny, ale to było tak, że akurat sobie panowie jechali samochodem gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych chyba na jakąś konferencję i zaczęli dyskutować, jak to matematycznie bardziej tak poskładać już od strony teoretycznej i oni rzeczywiście to sobie poskładali. Później szybko rzeczywiście doszli do wniosku przy pracach nad już bombą termojądrową. To był 49 właśnie, 50, lata 49-52. Że pewnego rodzaju obliczenia, które już wtedy się przeprowadzało, no, są niewystarczające na jakichś tam, powiedzmy, takich ówczesnych maszynach liczących. Powstawał już wtedy pierwszy rzeczywiście komputer i pierwsze rzeczywiście też obliczenia potwierdzające w ramach prac nad bombą termojądrową, one zostały potwierdzone poprzez jeden z opracowanych komputerów. Dalej tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozpowszechnienie tej metody Monte Carlo, stosowanie symulacji, to tak naprawdę zaczyna tutaj to promować ośrodek RAND. To jest taki ośrodek non-profit od Research and Development w Stanach Zjednoczonych, który finansowany jest przez rząd Stanów Zjednoczonych, armię, uniwersytety, korporacje i zajmuje się bardzo takimi złożonymi interdyscyplinarnymi zagadnieniami, tak? Zarówno w naukach ścisłych, ale też i naukach ekonomiczno-społecznych. Ja to tak tutaj nawiązuję, że tak jak w Digital Economy Lab my się tak interdyscyplinarnie zajmujemy w tej chwili zagadnieniami przemysłu 4.0, sztucznej inteligencji, prawda? Jakkolwiek też siły powietrzne Stanów Zjednoczonych. I oni zaczęli rzeczywiście tą metodę mocno promować. Faktem, żeby ona się dosyć mocno tak rozwinęła od strony stosowalności, to jest to, co Monika wspomniała. Musiały rzeczywiście powstać komputery, które miały odpowiednią oczywiście moc obliczeniową, tak? No i później z czasem oczywiście oprogramowanie i tak naprawdę dopiero wtedy metoda Monte Carlo w postaci gdzieś tam symulacji coraz bardziej się gdzieś tak rozpowszechnia na większą skalę, jeżeli chodzi o zastosowania. O zastosowaniach jeszcze porozmawiamy w kolejnym odcinku. Za dzisiejsze wprowadzenie bardzo serdecznie Wam dziękuję. Monte Carlo, południowe rubieże Europy, a to się okazuje całkiem lokalne korzenie tej południowej Europy. Stanisław Ulam, lata 40. XX wieku. Jeśli dobrze zanotowałam, tak, 49 tak, to początek. 64 to zdaje się artykuł opublikowany już tak oryginalnie, oficjalnie o metodzie Monte Carlo, więc bardzo dawno temu coś, co do dzisiaj ma zastosowanie i coś, co jest dziś wykorzystywane w postępowej nauce z wykorzystaniem oczywiście nowych technologii, rozwinęły się zastosowania tej metody. Dziękuję Wam bardzo za to wprowadzenie. Wrócimy do wątku z pewnością w kolejnych odcinkach. Naszymi gośćmi byli dzisiaj dr Monika Paluch-Ferszt, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW. Dziękuję, Monika. Dziękuję, do usłyszenia. I oczywiście nieoceniony doktor inżynier Tomasz Krawczyk, Digital Economy Lab, Wydział Nauk Ekonomicznych. Dzięki, Tomasz. Dzięki wielkie. Dziękuję za dzisiaj, a my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Akademickie Radio Kampus.